Słuchajcie, jest mi bardzo ciężko dzisiaj nagrać wstęp, bo jestem zacięty, naokoło jest trochę ludzi i jakoś tak to nie idzie. Ale witam Was serdecznie w kolejnym filmie z nadwody. Dzisiaj łowisko PZW ukryte w lesie, czyli taki leśny klejnot. Tutaj chciałem powiedzieć i podziękować od razu kolegom z koła PZW, które opiekuje się tą wodą, za to, że fajnie zrobili łowisko, jest fajny dojazd, można zaparkować w lesie. Pomosty, które tutaj były, są zdemontowane, także wygodniej się siedzi. Naprawdę super sprawa. Jest to woda PZW i co tu wiele gadać. Nie będziemy ukrywać, że wiem, że są tutaj karpie, bo to jest takie głupie gadanie, że łowię na PZW i niby łowię karpie z jakiejś trudnej wody. Nie jest to łatwa woda, to ja wiem i to jest pewne. Ale nie będę Wam tutaj gadał jakiś głupot, że to jest jakieś trudne PZW i tutaj nie ma ryb, tylko wiem, że są jakieś ryby. Dlatego o tym mówię, bo jest takie przekłamanie gdzieś panuje, że są ci, którzy łowią na komercjach i ci, którzy łowią na PZW, a tak naprawdę są wody, w których są jakieś ryby i wody, w których nie ma ryb. Są lepsze komercje, są gorsze, a z PZW to są... No nie będziemy rzeźbić w gównie tu na pewno, za przeproszeniem, bo to trzeba mówić słowami takimi mocniejszymi, to co się dzieje na niektórych zbiornikach, bo to jest po prostu strata czasu, tak? Bądźmy szczerzy i otwarci w tym, co robimy. Ja takiego zdania właśnie jestem. Także mamy fajną wodę, trudną, głęboką, mulistą i zobaczymy, co tutaj się uda złowić. Mam zamiar łowić daleko i blisko, bo tutaj taki, pamiętam, z tego co pamiętam, jest jakiś taki spad, ta drobniczka się tutaj trzyma, tutaj bliżej, ale rozrobimy sobie towar i będziemy sobie łowić, opowiadać. Jak zawsze, na lajcie, ale prosto. Zapraszam. Także rozrabiamy sobie towar. Najpierw pelecik. Go już trzeba od pewnego czasu moczyć dosłownie do minuty, bo zmienił się bacz i on nie jest już taki chłonny. A jeżeli chodzi o zanętę, to właśnie tutaj dzisiaj też chciałem poopowiadać, z czym ja się zajmuję na takich wypadach normalnych. To właśnie testowaniem różnych rzeczy. Tutaj mamy zanętę C Super R. Taki jest jej... Taka jest nazwa robocza tej zanęty. No i jest fajna. Podoba nam się. Po prostu daje to niesamowicie też fermentowaną kukurydzą. Teraz sobie to rozrobimy. Nie wiem jeszcze jak zupełnie będę łowił, na co będę łowił. Dlatego zacznę sobie prosto, czyli trochę zanęty, trochę peletu razem. I przygotuję sobie również jeszcze tutaj jakieś nęcenie, czyli mikropelecik. Trochę kukurydzki i dosłownie garść tej zanęty. I to mi do nęcenia w zupełności wystarczy. Także rozrabiamy sobie towar. Aha, jeszcze tutaj do nęcenia chciałem sobie użyć tego boostera. O, żeby to czymś innym dawało. A tutaj na razie nie leje. Jak to będzie wysychało, to wtedy będę używał boostera. Bo po prostu nie daję na początek zawsze. Czasami dopiero dodaję później. No jak nie ma sensu lania tego, no to po co lać? To jest przecież logiczne. Aromat zanęty z peletu jest bardzo atrakcyjny dla tych ryb i myślę, że to powinno wystarczyć. Zanętka jest fajna, bo ona jest bez przecierania przez sito. Jest już bardzo fajna i puszysta. Nie ma takich grud jak w tych innych naszych zanętach, także jest zupełnie inna kompozycja. No i pachnie to bardzo fajnie. A tutaj, zobaczcie, jest nęcenie. Jeszcze ciekawostki, jeżeli chodzi o przynęty. Dzisiaj będzie sosi i żółta, zabójcza kulka o roboczej nazwie Kraken, którą też już od pewnego czasu testuję. Także to jest takie tylko dla mnie do zabawy, żeby był większy challenge, żeby nie było tak nudno. Dlatego sobie daję takie wyzwania. Biorę 2-3 przynęty na tołowie i jakoś tak próbuję sobie uatrakcyjnić to wędkowanie. No i myślę, że to jest wszystko. Zanętka już jest dobra, będę ją pewnie domaczał, ale zobaczcie, że bez przecierania fajnie to wyszło. O. Także zobaczcie, zapomniałem kuszyka do nęcenia, dlatego spróbujemy sobie jakoś to podać podajnikiem. Może się uda.
No, jak to się nie rozleci, to będzie cud. Ale dociśniemy. To jak widzicie, trochę kukurydzy i mikropeletu. Normalnie dałbym jeszcze szóstki, ale w tym wypadku nie jest tak źle. Że mamy wybrany punkt orientacyjny, około 70 metrów, bez kijku, bez niczego. Jestem spragniony, słuchajcie, wędkowania dzisiaj bardzo mocno. O, doszło ładnie nawet. Podamy dwa albo trzy podajniki, wrzucamy się, gruntujemy krótką linię. Dopiero wtedy, jak już ta będzie łowić, bo no, chce mi się po prostu wędkować. O Jezu, i szkoda mi czasu. Kamera druga się przewróciła, kurczę. No, ale było tutaj ujęcie jakieś. I jedziemy. Zaczęliśmy już wędkowanie. Zobaczcie, musiałem sobie zmodernizować trochę tutaj uchwyty i podpórki. Dałem ramię, a ramię podtrzymuje ta podpórka tutaj. Jest dobrze, nic nie wibruje, fajnie. Generalnie tam nie ma tragedii z tym wibrowaniem, ale nie lubię. Ja osobiście nie lubię. Ogarniamy drugą wędkę, pierwsza już w wodzie. Tak wygląda stolik. Artystyczny nieład. Tak wygląda woda. Piękna jest. Tutaj drzewa, spokój, fajowo. I tu przy okazji też, jak już montuję sobie nowy zestaw i pokażę wam też fajny patent i dlaczego ja robię sobie te moje wynalazki tu, jeżeli chodzi o montowanie zestawu. Ja zawsze szybko z łączką montuję na pętli, po prostu robię tu ósemkę. A to tylko po to, żeby potem bardzo łatwo było ją zdjąć i zastosować na nowo. I teraz tu już mamy cały zestaw, jakby ktoś wiedział, to tutaj już jest podajnik i końcówka od szybko z łączki. I teraz idzie ta ostatnia część. Ja to robię na dwa sposoby. Albo robię pętlę, albo robię też i skrętkę. W tym wypadku chcemy szybko, więc robimy po prostu pętlę. I to tak wygląda, że robię dużą pętelkę. I to robię po prostu ósemkę. To jest taki najlepszy węzeł do wszystkiego. Nie wiem, czy to widać. O, jest ósemka. To sobie przekładam. Zwykle jest to dłuższe, ale tutaj w kamerze mi się to nie zmieści. I potem tutaj równiutko biorę razem. I to robię drugą ósemkę. Także mam podwójnie zabezpieczone wszystko. O, i to jest druga ósemka. A szybko złączka jest luźna. Wtedy ją łatwo odczepić. No i tak wygląda już potem zestaw cały. Z reguły ta pętla jest dłuższa, taka żeby tu zwiększyć odporność tej żyłki, żeby była ona cięższa. Ale jak już tak naprawdę się staram, to robię skrętkę. Wtedy jest najfajniej. O. I nęcimy. Także znalazłem konkretny muł na jakimś tam dystansie, bo nie wiem na jakim. Dzisiaj idzie full spontan. Zobaczymy, czy jak rzuca się wcześniej, czy już nie będzie aż takiego mułu. Jeżeli nie będzie, o zobaczcie, nawet na tym jest, to tam będziemy łowić. O, tutaj. Poczekamy, niech opadnie mocno. O, i tu jest lżejszy mułek. Dobra, może to jest to. Może przed tym takim mułem jest po prostu pas z mniejszym mułem, ale mam na pewno twardszy. Także to będzie może to. I wjeżdżamy tam. Poddamy sobie tym razem 4, tak? Na pewno tu będzie bardziej punktowo i precyzyjnie. Może tutaj będzie klucz do sukcesu. W każdym razie dwie wędki, to już rzadkość u mnie. Biorę tylko do łapy. Nakładam kukurydzę. Zanęta i mikropele. Takie to jest wszystko w proporcji na oko. Sypane ręką, tak jak widzieliście.
ale da się. Słuchajcie, da się i to cieszy. Też jak nęcicie tak, że zrywacie na powierzchni, warto zacząć od wędkowania dokładnie tak samo, ale bardzo często bywa tak, że trzeba przesunąć się troszeczkę jednak bliżej. Jakoś tak zauważyłem, że często tak jest, że jest dużo obcierek, nie ma brani, trzeba przyjść bliżej po takim nęceniu powierzchniowym. Ale to może to zależy od tego, jak na danej wodzie ryby żerują, przepraszam. O, idzie kolejny. Kukurydza, kluczem może do sukcesu będzie. No, teraz się rozpadło, ale coś tam doleciało. Jesteśmy po pierwszej godzinie. Odpowiedzi ze strony NIB nie ma żadnej. A więc co możemy zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim nie poddawać się, bo to nie o to chodzi. Jak jest trudniej, to jest nawet i czasami lepiej. Gdzie mogą być ryby? Bo przede wszystkim nie ma jej na pół dystansie, nie ma jej na dosyć dalekim dystansie, więc jest źle, nie zareagowały na nęcenie, więc pierwsze co, używamy samej zanęty. Drugie co, ja już tu podjąłem te kroki i cały czas to czynię i już widzę, że są bąbelki. Nęcimy pod nogami, czyli bardzo blisko brzegu, bo o tej porze roku być może te ryby tam chcą być. I tak z tego co widzę naokoło, ludzie, którzy tu łowią, raczej nie wychodzą jakoś daleko, więc trzeba to krótką linię zaraz sprawdzić. Ja już ją tak nęciłem 3-4 razy, zaraz się tam wrzucę i zobaczę, bo jest sporo bąbli. I wrzucimy tutaj krótką wędkę. Jeżeli chodzi o dystans, to ściągam klipa i to będzie szperacz. Polecimy jeszcze dalej, pójdziemy na maksymalny dystans i zacznę od lewej strony i będę się tak przesuwał w prawą stronę co 10 minut. No i zobaczymy. Tutaj klip zostaje, więc w razie czego zawsze mogę wrócić na to miejsce. No i tak też i uczynimy. Zobaczymy, co tutaj się dzieje bliziutko, bo mnie to bardzo ciekawi. Jest sporo tych bąbelków, więc jakaś tam nadzieja jest, że tam coś lepszego pływa. Może jakiś leszczyk, może jakiś karaś. Ciekawy jestem. Damy sobie inną przynętę. Póki nie złowię jakiejś ryby na jakiś kolor, na jakąś przynętę, to je cały czas zmieniam. I szukam tej, która będzie najlepsza. O, widzicie? Zobaczcie, od razu tu jakiś drapieżnik wpadł. Także drobnica na pewno znęciłem tu pod nogi. Zaraz się okaże, czy oprócz tej drobnicy jest coś większego. I tu już idzie czysta zanęta. Teraz do podajnika. Nic więcej. Coś tam mi się splątało. O. I tutaj taki rzucik będzie bardzo spokojny. Rzucałem takie kulki z zanętą, żeby tym rybom przyzwyczaić się do takiego dźwięku wpadanego podajnika. Jest to dość głęboko, więc może to wypali. Poczekamy chwilę, bo jeżeli tam coś miałoby wydarzyć, to to szybko się wydarzy. A jeżeli nie, no to wtedy przerzucę dystans. Tak, żeby sobie zamieszanie niepotrzebnie teraz robić. No i ciekawe. Kolejną rzeczą, którą można zrobić, zwłaszcza w trakcie łowienia, kiedy nam ustają brania, bardzo często powodem jest to, że się miks za bardzo wysuszył, albo pelet za bardzo się wysuszył. Można go domoczyć wodą, żaden problem, albo i też i zalewajką. Także ja trochę tej naszej zalewy tutaj dam. O! Zobaczcie, tam się pojawiły wskazania. Od razu, na tej krótkiej linii, także jest to drobna ryba, z pewnością. Mamy larwę, mógłbym założyć coś mniejszego, jakiegoś tobiusza albo jamiego. To może byśmy coś złowili, ale na razie jeszcze poczekamy. No to już tak, o kurczę, to już trochę jak branie było prawie, że... Fajne, coś się zaczęło dziać. Także miks już zabarwiłem, dośmierdziłem go. No i zobaczymy, czy coś to da. Przerzucimy teraz szperacza dystansowego bardzo daleko, ile wlezie. W końcu zaskoczyło, tu króciutko. Pełne zaskoczenie, mi wyrwało z prawie snu, ale jest wypracowana ryba.
Ule, fajnie pojechał. Widzicie, jednak tu przy brzegu był nos. Teraz, żeby ewentualne kolejne rybki miały coś. I to cieszy teraz bardzo. O nie, zaplątał mi się tu w trzcinie. Wejdź, wejdź. Taki malutki karpiczek. O nie, serio się zaplątał. To jest właśnie cecha głębokich jezior. Te rybki są bardzo waleczne, ale jest. Mamy rybkę. Taki karpiczek. No nie za duży, ale powalczył dzielnie. Wypuszczamy go. Idziemy po więcej może. Także bardzo fajnie, że się udało w końcu coś wyjąć. I potwierdza to tylko to, co do was mówiłem, to też jest istotne. Dlatego wracamy. Odkręcam hamulec, żeby on tutaj miał znowu jak uciec. O, brania dzisiaj dla was nie nagram, bo to jest pierwsze branie na 2 godziny, więc tyle kamera nie wytrzyma żadna. Ale robimy reseta i czekamy. O, jasno, nie ta. I mamy je tu blisko. Teraz już czekam tylko 5 minut. Ale jakiś taki, jakby się nie speszył do końca. O, mniejsza rybka chyba jest. Jakby karaś. A, karpiczek. Zaplątał się znowu tam. Teraz drobinka. Ale jest. Jest taki malutki, naprawdę. Ale skusił się. Na krakena się skusił, ale mi się wydaje, że tutaj testy przynajmniej dzisiaj niezbyt mają sens. Tego pokażemy, bo jest taki ładny. Zobaczcie, jaki karpiczek ładny. Taki. Fajny. Hihi. Te mnie cieszą, bo są wypracowane. Także już mamy drugą rybę, więc już jakieś wnioski można wyjąć. Także wydaje mi się, że obfite nęcenie jednak, bo już tam prawie cała puszka kukurydzy poszła. Sporo zanęty rzuciłem też. I się wkręcają, więc podejrzewam, że jeżeli zanęciłbym tam dalej też grubo, może coś by to dało. Jest tutaj za mało ryb, żeby podeszło do takiego mało, a często. Takie mam wrażenie. I zdecydowanie też tutaj ta woda nam tak tutaj wychodzi, tutaj jest taki winkiel, tu zakręca w zatoczkę i tam wszędzie dużo ludzi jest, tam i tam jest pełno, także one tutaj też podróżują, tak mi się wydaje, mi się udaje chwytać te, które tu przepływają, bo tak też może być. Także fajnie, fajnie to mamy wykminione, dystans śpi kompletnie, zobaczcie, nie rusza się, ale tu przynajmniej już coś rzeźbimy. Woda się otwiera.
Teraz już mamy na długiej wędce, ale z miejsca, w które wcześniej nęciliśmy. Bo stwierdziłem, skoro są tutaj blisko i podeszły po czasie do towaru, to lepiej już nie szperać, nie szukać, tylko wrzuciłem tą długą wędkę na tą krótką linię. I jest rybka. Yeah. Wspaniale. To już mamy trzy. Bronimy się. Takie właśnie lubię wędkarstwo. Jak ta woda jest trudna i powoli się to wszystko otwiera. I alien. Słuchajcie, alien. No może coś w tym alienie jest, bo dolałem aliena i się pojawiły ryby i teraz przynęta też jest alien. Odpalił fioletowy alienik, więc już go nie będę zmieniał. Tak to po prostu u mnie jest, że jak już znajdę ten kolor, na której jest branie, to już się z niego nie ruszam. I idziemy na krótką linię. Korzystając z okazji, że przerzucam, chcę wam coś ważnego powiedzieć. Gdzie rzucać zestaw? Na takich liniach, zobaczcie, kukurydza wpada. Widzicie, tutaj wpadła. Nie wiem, czy to widać. A zestaw rzucacie za nią, kawałek w prawo albo w lewo. Na obrzeża tego, gdzie rzucacie. To jest ważne. Spróbujemy tu postawić kamerę. Może się to uda. Jest zdecydowanie więcej brań. Jest nie w polu nęconym, tylko z obrzeży. No karpie tak mają po prostu, że one lubią naokoło. Jak tam mamy, to i się nie bać, że to tak dużo dalej jest. Widzicie? To jest tak z 2 metry dalej. No dwa może przesadziłem, ale z metr, półtorej. To i tak jak opada, słuchajcie, to opada tu gdzieś w okolicach. No mam nadzieję, że to było widać. To właśnie tak jak wam pokazałem. Przerzucone przed. Grubo przed. Teraz zobaczymy, czy to się da wyjąć. W międzyczasie zadbajmy o łowisko. No sam jestem ciekawy. Czy w końcu coś będzie większego? Czy jak? Zaraz. Nie, nie. To raczej chyba też waleczny taki po prostu jest zawodnik. Ale pojechał ładnie, bo pojechał bardzo elegancko. Mały, ale wariat. No chodź, chodź. Nie, trzciny nie uciekł. Aj, niestety. Niestety, źle go tu holowałem i poszedł. I teraz najważniejsze znowu, żeby przerzucić przed. Powinniśmy mieć wtedy sporo obcierek takich różnych, a później powinno być branie. O, i tam jest gut. Obydwie wędki pracują tak naprawdę i są ryby. Jednak przyszły do nęconego. Jednak do nęconego. Najwidoczniej na dystansie było za mało precyzyjnie też i to podane wszystko. A tutaj trochę to trwało, zanim się po prostu wkręciły. Ale w końcu przyszły. No, któż to wie, czy też zmiana na samą zanętę, dolanie likwidu podziałało pozytywnie. Być może tak. No, ja generalnie nie należę do osób, które bardzo łatwo wierzą w takie rzeczy, ale jak widać stosuję i to działa, więc może jednak coś w tym jest. Widzicie, nie mogę holować do boku, bo mamy te krzaki. Ale to teraz tu, żebym się tylko nie splątał znowu z tamtym. O kurczę, tu zaraz mamy branie tu blisko. Także też można parę słów podsumowujących takich zrobić, co zrobić jak nie biorą. Zawsze, jak widzicie, na takich samych ustawieniach zaczynam, że tak powiem, idą trzy szybkie i potem od tego wyciągam wnioski po prostu, co się dzieje. A na początku myślałem, że będzie bardzo ciężko, no ale jak zwykle to bywa. Jak już się odkryje i przekluczy odpowiednim kluczem to, co się powinno zrobić, no to ryby się od razu zaczynają pojawiać. Bardzo ładnie walczą, muszę to przyznać.
jeden z tych ładniejszych. O tak, zdecydowanie dzisiejsza ładniejsza rybka. Nie, nie w trzciny. Tutaj go popchniemy do góry. Może teraz się uda. O tak. Siedzi. Już siedzi. Tym razem już piękna ryba, bym powiedział. Super jest. Na trawkę, podbieraczek. I uciek. Tak więc zakończenie w aucie, ponieważ no, zrobiło się tłoczno, bardzo dużo ludzi. Okazuje się, że jedne zawody kończą się o pierwszej i drugie z Odry Nieszczęsnej przyjeżdżają zaraz za nimi. No, proszono mnie, żebym wypowiedział się trochę też na temat Odry, więc może coś powiem. Przede wszystkim jest to Armagedon i kataklizm i wstyd mi za to, że jestem Polakiem, ponieważ przyjeżdżając z Anglii do Polski bardzo liczyłem na Odrę, była to taka rzeka, marzenie. Brzany się niedawno odrodziły, wyniki się powiększały, ja się jeszcze nie mogłem tam nigdy nałowić, a już mamy taką masakrę, także no, wielka przykrość z tego powodu, przede wszystkim żal, podziw dla wszystkich ludzi, którzy pomagają, przede wszystkim wędkarze byli pierwsi na miejscu i to wędkarze siedzą tam teraz w tym momencie i walczą, wybierając te ryby z wody. Wielki szacunek dla wszystkich ludzi, którzy tam są, dla wszystkich wędkarzy, którzy zostali przy rzece, którzy na niej łowili od małego, którzy teraz pracują i walczą o to, żeby zmniejszyć ten apogeum tego kryzysu, który już nadszedł i który jeszcze będzie z nami przez jakiś czas, bo te ryby się nie odrodzą tak szybko. Im więcej tych ryb się wyjmie, tym mniej tego zanieczyszczenia będzie. Ja się na tym nie znam, ale dla nich największe propsy, dla wszystkich ludzi, którzy teraz nad Odrą walczą z tym kataklizmem. Z drugiej strony jest mi bardzo przykro z tego powodu, co się stało. Jestem wręcz zniesmaczony sytuacją, jaka panuje w rządzie, w tym, że nikt tam no, nie potrafi nic zrobić, że to dalej wędkarze wyciągają te ryby w tym momencie z tej wody. To jest jakaś w ogóle niepojęta masakra. Nie wierzę w to, że Odra to jest studnia i te ryby, które umarły, nic nie znaczą. Nie wierzę w to. Te 300 ton już chyba teraz, tego co wiem, już padło. Także jest to ogromna liczba ryb, która ma ogromny wpływ na to, że ta rzeka już nie będzie taka jak była. I z tego powodu jest mi najbardziej przykro, bo jeszcze się tam nie łowiłem. Zjeżdżając do Polski z Anglii bardzo liczyłem na Odrę. No i co? I przede wszystkim mam nadzieję, że ktoś poniesie konsekwencje. I mam nadzieję, bo to tylko tak można rzec, że to jest nadzieja, że zostanie wdrożony jakiś plan odnowy tej rzeki, zarybieniowy. Najlepiej jakby wszystkie odcinki Odry i cała Odra była w ogóle no kill przez jakieś 10 lat albo w ogóle na zawsze. To by było najlepsze. No i co? Wielkie propsy dla ludzi, którzy przy tym są, którzy pracują, którzy walczą. Dla nich największe uznanie. Jeżeli o mnie chodzi, to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wędkowanie, to temat filmu zrodził się po tym, jak nie chciały brać, bo pierwsze półtorej godziny nie złowiliśmy ani jednej ryby, nie było obcierki i tak jak widzieliście, wykminiłem, że trzeba by szukać tych ryb pod nogami bliżej. Zaczęliśmy nęcić kukurydzą mieszaną z kulkami zanęty. Tam się ryby pojawiły pierwsze. Dodatkowo nie wkręcały się tak dobrze w towar. Brania były rzadko, więc zdecydowaliśmy się łowić na samą zanętę dopaloną alienem. Tudzież też alien później poszedł na hak. Być może jest to aromat, który ma znaczenie, a na pewno przynęty aliena o tej porze roku i aż przez całą jesień, zimę do wiosny robią bardzo dużą różnicę nad wodą, tak mi się wydaje, bo to każdy musi uwierzyć w to, co sam uznaje za stosowne. Jeżeli o mnie chodzi, to widzieliście dzisiaj. Ja właśnie w ten sposób zaczynam wierzyć w pewne rzeczy. Coś zmieniłem, dolałem dopiero później, nie na początku i to zadziałało, więc fajnie. Także podsumowując, jak nie biorą, szukać pod nogami, szukać dalej. Jeżeli okaże się, że znajdziecie coś, co działa, czyli jakaś zmiana przyniosła rezultat, to tego trzeba się trzymać. U mnie dzisiaj 300 zanęta, najlepiej podziałała, dopalona dipem. Na końcu już to było takie chyba the best. No, bardzo fajny wypad. Ja tu jeszcze wrócę z innym podejściem i zobaczymy, co będzie. Na razie, trzymajcie się, zostawcie łapkę, jak się podobało. Hej.